Paweł Wojtaszek, jeden z promotorów gali Octagon numer 9, tutaj w swoim rodzinnym Ostrowcu, Ostrowie już. Kolejna gala, którą organizujesz, wszystko dopięte na ostatni guzik? Tak, tak, wszystko dopięte, już 9. edycja, 6. w Ostrowie Wielkopolskim, właśnie w tym mieście wszystko się zaczęło, pierwsze 4 gale były w tym mieście. Myślę, że organizacyjnie czujemy się dobrze. Tak, czekamy już na jutrzejsze walki, na jutrzejsze pojedynki. Fight card mamy dopięty, wszystko jest gotowe, walka wieczoru. Dwóch dużych, ciężkich chłopów, to musi się podobać. Tak, na pewno. Walka o pas, walka mojego przyjaciela Arka Wełny, który tak naprawdę mnie wszystkiego tego nauczył, jeśli chodzi o organizację Oktagonu. Tak jest większego jego kariery, mam nadzieję. Mam nadzieję, że zdrowo i zwycięsko z tego pojedynku wyjdzie i czekamy na ten pojedynek na pewno. Zobaczymy też Widzika, to też ewenement, bo niedawno walczył, a już się pojawia kolejny raz, ale mówi, że wszystko w porządku, miałem okazję z nim zamienić parę słów. Niedawno to ważył prawie 200 kg, tak szczerze, to też taka maskotka ostrowska. Faktycznie, ale czuję się dobrze, rozmawiam dzisiaj z nim, nie jest poobijany, jest pełny, zdrowy i oczekuję trzeciego pojedynku. Na jaki jeszcze pojedynek twoim zdaniem powinniśmy zwrócić uwagę? Marcinaka Michała, to taki jest nasz też młody zawodnik, który zadebiutował też w Zawierciu. Tak naprawdę to jest bramkarz w piłce ręcznej, bronił bramki, gra jako szczypiorniaka. Postanowił swoich sił składać na galę Oktagonu. W Zawierciu pokazał się z bardzo dobrej strony. Postanowiliśmy dać mu szansę w Ostrowie, bo to jest zawodnik z naszego miasta. Na pewno mamy jeszcze Piotra Kuźmę. To jest taki zawodnik z Ostrowa, karateka, 27 lat już ćwiczy. Też chciałby skończyć karierę właśnie na gali Oktagon. Będzie się działo w takim razie, dużo ciekawych walk, pojedynków jest na Fight Cardzie 9, zobaczymy jutro naprawdę ciekawe, emocjonujące walki. Tak, tak, bo w każdej karcie mamy też, w każdej walce mamy zawodnika z Ostrowa lub bliskiego Ostrowa Wielkopolskiego i u nas w Ostrowie, tak jak widzieliście w Zawierciu, są emocje nie tylko w ringu, ale też na trybunach. No właśnie, to jest już taka wizytówka Galo Octagon No Mercy. Kibice, którzy naprawdę tłumnie na te gale przychodzą. Tak, tak, bardzo tłumnie. W Ostrowie mamy też problem z halą, ale tą, co mamy, wypełniamy zawsze po brzegi. I tego sobie życzmy. Jutro kolejne emocje. Tobie na dzisiaj serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia jutro.